Zainspirowany komentarzami pod moim ostatnim zdjęciem na Instagramie pomyślałem sobie, pomówmy o sztuce. Zacznijmy od tego, że jeśli chcesz coś obrażać, to przynajmniej dowiedz się, jak to nazywać. Wiele osób sztukę współczesną nazywa sztuką nowoczesną. Nie wiedziałem, że tyle emocji może wywołać w tobie sztuka lat 60. Głównym argumentem przeciwko sztuce współczesnej jest to, że albo nie jest ona ładna, albo jest zbyt prosta i każdy mógłby to zrobić. Zacznijmy od pewnego podziału sztuki na sztukę rzemieślniczą i emocjonalną. Sztuka rzemieślnicza wymaga umiejętności, warsztatu i przeważnie ma ładnie wyglądać. A w sztuce emocjonalnej większą wagę ma reakcja, emocje i generalnie sens stojący za dziełem. Razem z rozwojem fotografii, filmu i technologii przenoszenie realistycznych obrazów na płótno stało się tylko i wyłącznie popisem wyrobionej ręki. A sztuka coraz bardziej zaczęła odchodzić od po prostu przedstawiania czegoś jeden do jednego, tak jak wygląda. Ale zacznijmy od podstaw. Czym jest tak naprawdę sztuka? Odpowiedzi na pytanie, co jest rdzeniem sztuki, poszukiwał na przykład znienawidzony przez wielu Malewicz. Autor chyba najczęściej dyskredytowanego obrazu na świecie, czarnego kwadratu na białym tle. Wielu niewyedukowanych ludzi zarzuca, że no przecież to tylko kwadrat i każdy mógłby to zrobić. To bez sensu. I ironią tej sytuacji jest to, że próbując obrazić autora i jego dzieło, tak naprawdę zgadzają się z nim. Gdyż Malewiczowi, który zapoczątkował suprematyzm właśnie tym obrazem, chodziło o porzucenie sensu. Było to oderwanie sztuki od treści. Obraz ten przedstawia pustkę, pozbawioną jakichkolwiek obiektów, sztukę, czyste emocje. Przedstawia on stworzenie czegoś z niczego. Duża część wystawianej sztuki współczesnej jest sztuką konceptualną. Korzeni tego zagadnienia możemy doszukiwać się w twórczości Duchampa, autora niesławnej fontanny, czyli przewróconego pisuaru z fałszywym podpisem i datą. Dzieło to jest reprezentantem nurtu ready-made, czyli tak naprawdę znajdywania czegoś i przerabiania tego na sztukę. Jedni uważają Duchampa za wielkiego trolla, inni za geniusza, a wy zdecydujcie sami i poczytajcie o nim. W końcu, czy sztuką nie staje się to, co autor nazywa sztuką? A może sztuką staje się to, co jakaś wyznaczona grupa ludzi uważa za sztukę? A może sztuką jest wszystko? A może nic? W końcu najważniejszą częścią dzieła konceptualizmu jest koncept stojący za dziełem. Samo dzieło jest w pewnym sensie przedłużeniem myśli autora. Tak jak filozof przepisujący myśli na słowa, tak ktoś za pomocą pewnej instalacji, rzeźby, obrazu przelewa swoje myśli na świat rzeczywisty. Idealnym, a zarazem dość znanym przykładem jest jedno i trzy krzesła. Co jest tym prawdziwym krzesłem z tych trzech krzeseł? Bo kiedy otwierasz gazetę i patrzysz na zdjęcia, to nie mówisz, że widzisz zdjęcia, tylko widzisz coś, co jest na tych zdjęciach. Czy tym prawdziwym krzesłem jest to fizyczne krzesło? Czy krzesłem jest definicja, która w końcu obejmuje wszystkie krzesła na świecie, a to jedno konkretne krzesło nie jest wyznacznikiem bycia krzesłem. Sztuka to nie tylko zabawa dla zmysłów i czucia się fajnie, jak się coś widzi. Sztuka to zabawa intelektem i myślą. Nie ma ona ci się zawsze podobać i nie musi ci się podobać. Sztuka ma wywołać emocje. I czy to były pozytywne, czy negatywne, to już drugorzędna sprawa. Ważne, że sprawiła, że coś czujesz.